Dzień dobry, Wadim z tej strony. Witam w czwartym już chyba odcinku Wiadomości z Busa. Wiadomości z Busa, czyli zlepku takich różnych dziwnych historii, sytuacji, rzeczy, które się u mnie dzieją, a które jakby, z których jakby nie powstanie jeden duży odcinek, dlatego tutaj to zbieram do kupy. A o czym będzie dzisiaj? To się okaże, bo jeszcze nie wiem, natomiast chciałem wam jedną taką ciekawą historyjkę opowiedzieć. Jak mówiłem wam w poprzednim odcinku o tym, jak zdechła moja hulajnoga, znaczy pękła, złamała się i o mało mnie nie zabiła, to byłem wtedy ten dzień u mechanika i dlatego właśnie jechałem hulajnogą. Byłem u mechanika, ponieważ na przeglądzie technicznym diagnosta stwierdził, że do wymiany w moim busie jest sworzeń wahacza, dolny sworzeń wahacza od strony pasażera, no i umówiłem się do mechanika, do którego zawsze jeżdżę z tym busem i zresztą nie tylko z tym busem, ale z wieloma innymi samochodami grupy Renault, nazwijmy to, czyli tam miałem Dacia, czy miałem jakieś przedtem Renault Clio, inne tego typu historie i tak samo to Movano, bo to Movano to tak naprawdę Renault Aster. W każdym razie jeżdżę z tymi autami zawsze tam i zawsze byłem mega zadowolony i dlatego też pojechałem tam. Nie jest to mechanik tani, znaczy mechanik, zakład, firma tania, natomiast zawsze była super dobra, super solidna, więc dlatego tam pojechałem z tym moim busem wymienić ten sworzeń. No i wymienili mi ten sworzeń, zrobili to szybko, sprawnie, jak zawsze umówiłem się na godzinę, po dwóch czy trzech godzinach bus był gotowy, jakby nie ma najmniejszego problemu. No i po odebraniu tego busa dnia następnego pojechałem w trasę. No i o mało by to nie była moja ostatnia trasa. Tak jak mówiłem w odcinku o hulajnodze, nie idzie mi ostatnio i tak też nie poszło mi i tym razem. Co się wydarzyło, zapytacie? Otóż po odebraniu auta wszystko było super, samochód super jeździł, rewelacyjnie. Pojechałem sobie zatankować, bo już byłem prawie pusty, zatankowałem paliwo, wyjechałem ze stacji benzynowej, był taki łuk pod tunel wjazd. No i pojechałem sobie tym łukiem, wyjeżdżając z tego łuku, kierownica stanęła mi tak. Mówię, kurde, co jest? Coś się chyba przestawiło w zbieżności. No ale jakoś tak super do tego wagi nie przywiązałem, bo sobie pomyślałem, no mówię, no po wymianie tam jakichś elementów zawieszenia zdarza się, że się zbieżność przestawi, więc pewnie coś tam się w tym zawieszeniu ułożyło. Jeszcze doszedł jakiś tam ciężar tego paliwa, bo dotankowałem prawie do pełna. No więc no okej, dobra, mówię, trzeba będzie gdzieś podjechać, po prostu ustawić zbieżność. Pojechałem sobie gdzieś tam w trasę, nocowałem gdzieś tam na parkingu po drodze, już sobie wygooglałem jakąś stację kontroli pojazdów, na której ustawiają zbieżność w busach. Więc krótko przed tą stacją sobie nockę spędziłem, rano pojechałem na tą stację kontroli i mówię, no chciałbym zbieżność ustawić. Chłop na stacji mówi, spoko, ustawimy, wjeżdżaj na halę i tyle. No wjechałem na halę, zszedł pod samochód i mówi, panie, chodź pan tu. No to idę. Już lekkie przerażenie mnie wzięło. Schodzę pod ten samochód i zobaczcie krótką przebitkę, co zobaczyłem. Wyleciał, wybił się, wypadł ten sworzeń wahacza, który mi wymienili. Ja po prostu dostałem kolejnego mikrozawału, znaczy teraz już prawie konkretnego zawału. Chwilę wcześniej jechałem jakieś 120 na godzinę po ekspresówce. Jakby mi ten sworzeń całkiem wyleciał, śruba się urwała trzymająca to, to ja pierdziu, to już bym tu z wami nie gadał. Także tak, teraz jestem trochę w czarnej dupie. Kiedy to nagrywam, jest sobota. W sobotę nic mądrego nie zrobię. Warsztat nieczynny, ten, który mi to naprawiał. Musiałem zjechać prawie 100 km, bo nikt mi nie chciał nigdzie po drodze pomóc. Zajechałem w kilka miejsc, ale wszyscy nie mamy terminów, nie mamy czasu i tym podobne. Więc 50 km na godzinę, powolutku zjechałem pod swoją chałupę. Stoję teraz na parkingu pod domem i czekam poniedziałku. W poniedziałek będę dzwonił do tego mechanika, zobaczyć, co oni mi na to powiedzą. Szczerze, lekkie przerażenie mnie wzięło, bo no, dramat jest po prostu jechać z czymś takim, bo znam, jaka może być konsekwencja. Koło może po prostu zrobić tak, a ja mogę zrobić rolkę przez dach, nie? Takie są skutki tego typu awarii. Dlatego niewesoła historia, jak mówiłem ostatnio, nie idzie mi jak cholera po prostu. Najgorsze jest to, że tego busa potrzebuję. Od poniedziałku, kurczę, miałem w nim przez prawie 2 tygodnie żyć i mieszkać. I kurde, mam cholera problem, bo nawet nie mogę tym busem dojechać tam, gdzie miałem dojechać. Także życie. Nie wiem, czy w tym odcinku zrobię aktualizację, co się z tym wyjaśniło, no ale taka historia. W każdym razie, jak się okazuje, nawet zaufany warsztat może gdzieś popełnić błąd i coś poszło nie tak. Nie mam pojęcia, czy część
jest do dupy, czy po prostu ktoś popełnił błąd przy montażu, spieszył się, niedokładnie zrobił, nie dociągnął. Nie mam pojęcia, co się stało, nie znam się na mechanice, kurczę, no widzę, co jest, boję się tego ruszać, bo już nawet myślałem podnieść tego busa do góry i spróbować jakoś wbić ten sworzeń, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mam jakieś 10 km do warsztatu. Będę liczył na szczęście, że dojadę. Nie mam wyjścia, muszę jakoś po prostu tam dotrzeć, no i muszą mi to poprawić, naprawić, nie wiem, cholera wie. W każdym razie, no, dramat, szczerze, dramat. Chciałem wam pokazać jedną rzecz, która przyszła do mnie niedawno kurierem od firmy Wewor. Taki ładny kartonik. A w kartoniku rzecz potrzebna do roboty, ale też i do kampera. To nie to. Drabina. Składana aluminiowa drabinka. Zaraz ją rozłożę i wam pokażę bliżej. Drabina, jak powiedziałem, jest składana, jest spinana takim pasem, jest naprawdę całkiem lekka. Ja do tej pory używam drabiny takiej nie teleskopowej, tylko takiej czterosegmentowej. Tu mam wkleję zdjęcie tej drabiny i ona jest naprawdę super, bo może służyć na przykład też jako rusztowanie, ale ma jedną wadę, jest cholernie ciężka, mimo że też aluminiowa. A ta jest lekka, dokładną wagę wam tutaj wkleję. W każdym razie spinana jest pasem, ma w sumie 11 segmentów. Rozkłada się ją po kolei od dołu, o czym trzeba pamiętać. Mam nadzieję, że to w kadrze się zmieści. Zobaczcie, kawał drabiny. Naprawdę kawał porządnej i porządnie zrobionej drabiny. Jaką ona ma dokładnie długość, to ja tu wkleję, bo nie wiem w sumie, który oni mi model przysłali, ale mi się wydaje, że ona ma 2,60 długości. Wytrzymałość tej drabiny to jest 170 kg i naprawdę wydaje się być taka no dosyć solidna, nie wiem. Spróbuję na nią wleźć, mam nadzieję, że się nie spierdzielę. Ale no powiem wam szczerze, że wygląda to dobrze, naprawdę dobrze. No i fajny jest też ten system składania, że ta drabinka po prostu się składa do tak małych rozmiarów, a naprawdę jest mega, mega wysoka. Zobaczcie, ile nad kadika wystaje. W każdym tych segmentów są w ogóle takie zatrzaski, także można je po prostu składać. Trzeba uważać oczywiście na palce. O! I te segmenty się... Bym se przytrzasnął. W każdym razie te segmenty się ładnie składają, drabinkę się zwija do takiej postaci pod pachę i można przenosić. Zmieści się to naprawdę wszędzie, wiele miejsca nie zajmuje, także no ja jestem w ogóle zaskoczony jakością wykonania tej drabiny i jej niewielką wagą, bo to naprawdę kurczę, no jak na tak długą drabinę, to waży niewiele i naprawdę jest funkcjonalne. Mi się to przyda do pracy. Wykonuję często różne rzeczy, montuję różne rzeczy na dosyć dużych wysokościach i tak jak mówię, do tej pory używałem właśnie tej takiej drabiny czterosegmentowej, która raz, że zajmuje cholernie dużo miejsca tutaj w takim małym kadiku, a dwa, no jest ciężka, po prostu jest cholernie ciężka. Czasami się przydaje i nie da się zastąpić tego typu drabiny taką teleskopową, bo tą trzeba po prostu o coś mieć oprzeć, także na ścianę, drzewo, słup, cokolwiek do czegoś przystawić. Ta moja może też służyć taka, nie wiem, malarska drabina. Dwa segmenty do góry i dwa segmenty w dół. To też ma plusy i to też się przydaje, natomiast tego typu drabina też jak najbardziej. Natomiast do przykład do kampera, jeżeli nie macie na drzwiach tylnych drabinki, tak jak ja mam u siebie, w moim Movano, no to jak najbardziej. Zresztą, nawet mając tę drabinę, no to mogę wleźć na bagażnik, ale chcę coś z boku zrobić auta, no to też muszę przystawić sobie drabinę. Także naprawdę rewelacja. A przy tak niewielkich gabarytach można to nawet wozić w kamperze na co dzień, wrzucone gdzieś z tyłu w bagażniku i tyle. Także jeżeli byście byli zainteresowani, to link zostawiam w opisie. Jest tam też kupon zniżkowy, można to troszeczkę taniej kupić. Nie jest to drogie, naprawdę fajna, fajna drabinka. W ogóle Wewor robi fajne rzeczy, uważam, czy robi. No i niczego nie robią, sprzedają, ale mam wrażenie, że szukają rzeczy tanich, ale takich, wiecie, rozsądnych jakościowo, że to nie są buble, tylko to są naprawdę spoko rzeczy za nieduże pieniądze. Także mówię, jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do opisu pod filmem. Mam wiele pytań o ten ekran do Android Auto. Jak widzicie, korzystam z niego intensywnie cały czas i działa to naprawdę świetnie. Łączy się z telefonem, telefon sobie tam gdzieś leży. Na kablu mam to połączone, bo wtedy mogę korzystać z Wi-Fi, które mam w kamperze. I powiem wam, że no to jest naprawdę zarąbista sprawa. Dużo wygodniejsze, dużo lepsze niż korzystanie z map na telefonie.
a dodatkowo naprawdę fajnie działa. Nie zacina się, nie zamula, według mnie to działa naprawdę świetnie. Jedyny problem, jaki z tym mam, że jest trochę zbyt jasny. Mam ustawione na minimum jasność ekranu i włączam tutaj tryb nocny, bo tutaj można też taki tryb nocny sobie przełączyć tam to wyświetlanie, wtedy jest tam chyba 15% podświetlenia ekranu, a mimo wszystko jest troszeczkę za jasny ten ekran. Nie wiem, co z tym zrobić, bo już tutaj chyba nic więcej nie wymyślę, jakoś z tym muszę żyć po prostu. Natomiast poza tym rewelacja, powiem wam. No, za 100 parę złotych no naprawdę nie mogło być lepiej. Także wszystkim tym, którzy narzekali na to, że to będzie to do dupy i że to zamula i że w ogóle jest beznadziejne, bo na słabych o słabych parametrach, to powiem szczerze, że to może i wam zamula, ale mi absolutnie nie i naprawdę super się z tego korzysta. Ja, jak widzicie, mam tutaj włączone mapy Google, w tle jest Janosik, a dodatkowo jeszcze jest radio internetowe i jedno drugiemu nie szkodzi, nic tam się nie zacina, nic nie przerywa, nic nie zrywa połączenia. Dla mnie super sprawa, rewelacja. Wszystko słyszeliście, Janosik sobie kliknął. To, czego mi tu brakuje, to pływające ikony tego Janosika, bo tego nie ma i nie widzę, co tutaj Janosik pokazuje, tylko go po prostu słyszę sobie. Oczywiście w radiu moim VDO starenkim. Także wszystko to, co Janosik mówi, sobie słyszę, natomiast nie widzę tego. I druga sprawa, której nie ma, to nie ma... Nie pokazuje prędkości aktualnie. Jakby się to przyzwyczaiłem, że sobie z GPS-a sczytuje prędkość, a to nie pokazuje prędkości, ale to nie jest wina samego ekraniku, tylko jakby Android Auto. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest wina Android Auto. Także no to są dwie rzeczy, które mogłyby być i mam nadzieję, że kiedyś zostaną poprawione. A tak poza tym rewelacja. Naprawdę polecam każdemu. Link w opisie oczywiście, jak zawsze. Jeszcze jeden temat, który interesuje bardzo wiele osób, a mianowicie kibel. Kibelek, czyli toaleta separacyjna, separująca, kompostowa, różnie na to ludzie mówią, marki Trobolo, o której odcinek był i pewnie, jak nie zapomnę, choć pewnie zapomnę, gdzieś tu się wyświetli. W każdym razie ten kibelek Trobolo. Oszczędzę wam widoku w środku, bo oczywiście jest używany, natomiast chciałem pokazać przede wszystkim, jak sobie poradziłem z tym, żeby go podwyższyć. Tak jak pokazywałem na tym poprzednim odcinku, kupiłem tą skrzynkę Keeper, to się nazywa. W skrzynce w środku zamontowałem taką sklejkę. Sklejka jest położona na styropianie, na takim kawałkach styropianu z jakiegoś telewizora czy z czegoś takiego, nie wiem, znalazłem na śmietniku, po prostu włożyłem do tego i tyle. I jeszcze będę to modernizował, bo chciałbym, żeby ta sklejka była podnoszona i tam mógł coś chować po prostu w środku pod tą sklejką, żeby nie marnować tej przestrzeni. Przy takim podwyższeniu wysokość jest idealna. Jakby to kretyńsko nie wyglądało, co ja teraz tu pokazuję, to tak jak widzicie, w tej chwili jest idealna wysokość, żeby sobie na tym kibelku siedzieć i robić swoje rzeczy oczywiście. Także ten temat rozwiązałem za kwoty 20 paru czy 30 zł, kupując po prostu tą skrzyneczkę, a zamiast płacić 50 euro za to podwyższenie, które ma producent, czyli firma Trobolo w swojej ofercie. Bo tak jak wspominałem, kupiłem taką wersję tańszą po prostu, która nie ma tego podwyższenia ichniego, które jest w komplecie, które kosztuje 50 euro, a wydaje mi się naprawdę mocno badziewne. Ta skrzyneczka i ten mój sposób na podwyższenie rozwiązuje problem, kibel jest stabilny, nie trzeba tego demontować na czas jazdy i w ogóle, także no jak dla mnie to jest super sprawa. O, ściera wisi. W każdym razie, co do samego kibla, to ja jestem mega zadowolony z tego, że zdecydowałem się na zakup tego właśnie kibelka separacyjnego. No jest to naprawdę ogromna zmiana, jeśli chodzi o to, o oczyszczenie, o sprzątanie, o po prostu pozbywanie się tego, co się w kiblu nazbiera. Zdjąłem tą szmatę. Jeśli chodzi o ten kibelek, to naprawdę jestem mega zadowolony. Przede wszystkim w takich aktualizacji kompletnie nie czuć nic. Kompletnie. To ja jestem na tym mega zaskoczony, po prostu nie ma kompletnie żadnego smrodu. Tak jak z toalety chemicznej, to raz, że ta chemia sama też sobie ma dosyć intensywny zapach. Ja kiedyś nagrywałem taki odcinek o różnych porównanie różnych płynów do toalety chemicznej i tam mówiłem, mi akurat takie ostre chemiczne zapachy przeszkadzają, takie mocno perfumowane, mam różne alergie i po prostu po tym aż głowa bolała. To już pomijam, bo da się znaleźć oczywiście środek i ja taki znalazłem, gdzie no nie mam z tym problemu i aż nie masz tak intensywnego zapachu, a radzi sobie z tym, czym ma sobie radzić, czyli z rozkładaniem tej zawartości tego kibla. Natomiast tak czy siak po 2-3 dniach powiedzmy, no już był zapaszek, mimo wszystko, mimo tego, że stosuje się dużo tej chemii, dużo tych środków tam wlewa, to ten zapach czuć. Tutaj kompletnie żadnego zapachu nie ma. Dwa, no nie ma też konieczności jakby czekania 2 czy 3 dni z zawartością tego kibelka.
bo wszędzie tam, gdzie jest możliwość, gdzie jest jakiś śmietnik, po prostu można to wyrzucić. Było też kilka takich głosów, między innymi kolega z kanału Happy Hands Van na jednym ze swoich odcinków nagrał swoje wątpliwości odnośnie używania kibelka takiego separacyjnego. Czy to jest aż tak ekologiczne, jak wszyscy mówią? Czy jest aż tak bardzo ekologiczne, to na pewno nie jest, bo przede wszystkim jakiejś tam chemii ja przynajmniej używam, choć staram się tego używać naprawdę bardzo, bardzo mało. Używam tego środka do tego, żeby po prostu spryskać, zmyć ten separator, to miejsce, w którym oddaje się mocz, nie wiem jak to bardziej nazwać. W każdym razie tego używam, ponieważ tu w tym kibelku Trobolo ta powierzchnia jest dosyć chropowata. Ona nie jest taka, wiecie, idealnie gładka, jak jest na przykład w toaletach Tedforda, tych chemicznych, gdzie to wszystko ładnie spływa. Tutaj robią się takie kropelki, więc jakby używam tego, żeby tym spryskać. To ma pojemność 500 ml. Mam to, odkąd kupiłem ten kibelek, czyli to już będzie, nie wiem, 3 miesiące, 4. W listopadzie kupiłem ten kibelek, tak, na Black Friday. W tej chwili mamy prawie połowę marca, więc no, jeszcze tutaj trochę tego jest. Jest jeszcze, myślę, ze 150 ml. Także tyle chemii używam do tego kibelka. Także tyle odnośnie chemii, natomiast odnośnie worków, bo też o tym kolega z kanału Happy Hands Van. Swoją drogą polecam, zajrzyjcie sobie na jego kanał, wkleję link w opisie, jeśli nie zapomnę. Nie zapomni. Też było jego zmartwieniem były worki. Worki ja używam z PLA. To jest taki materiał, tak naprawdę kwas mlekowy. Materiał używany też na przykład do wydruków 3D. I te PLA pod wpływem kompostowania rozpływa się w 60 dni. Po prostu się biodegraduje w ciągu 60 dni. Według przynajmniej producenta się rozpada. Kiedyś z ciekawości zakopię taki jeden worek i zajrzę po 60 dniach, czy tak faktycznie się dzieje. Natomiast no, wszędzie, gdzie czytam na ten temat, to te worki się po prostu rozpadają w tym czasie. Także jeżeli gdzieś jestem, gdzie nie mam śmietnika, to po prostu biorę szpadel i zakopuję to w lesie głęboko, żeby zwierzęta nie wygrzebały i po prostu to się rozkłada. Nic tam więcej nie ma. Używam trocin, używam papieru toaletowego, celulozowego, który jest po prostu zwykłym papierem, też się rozpadnie. No, to, co ja wyprodukuję, to też się rozłoży szybciej chyba niż ten worek. No i sam worek w ciągu 60 dni podobnież ulega biodegradacji. Także ja uważam, że jednak jest to bardziej ekologiczny sposób niż używanie chemii takiej w typowo chemicznej toalecie, ponieważ tam do każdego zalania kibelka używam dużo mocniejszej chemii niż jest to i tam się wlewa tego około 200 ml i to się robi co 3 dni. Tutaj pół litra tego środka zużyłem, nawet jeszcze nie zużyłem, w ciągu 3 miesięcy, ponad 3 miesięcy, 4 już prawie. Także myślę, że jednak jest to dużo lepszy sposób, dużo bardziej przyjazny dla środowiska niż używanie toalety chemicznej. No i też jest mega, mega wygodny. Wracając jeszcze do tych worków, też kolega tam wspominał o tym, że te worki później trafiają na hałdę, na wysypisko śmieci. No tak jak powiedziałem, to PLA to się po prostu rozpadnie i tyle, i nic z tego nie będzie. Z tego co ja wiem, to na przykład tutaj u nas w Gdańsku śmieci tego typu, które nie są zbierane w tych kontenerach segregowanych, nie trafiają na taśmę sortującą, tylko są po prostu od razu idą na hałdę i tam są po prostu składowane na hałdzie, więc jakby to trafia na hałdę pod wpływem kompostowania, po prostu znika. I tyle się rozkłada w środowisku. Także według mnie, no, nie jestem specjalistą, ja to na tak zwany chłopski rozum biorę, to według mnie ja tym szkodzę środowisku mniej niż szkodziłem do tej pory kibelkiem tym moim chemicznym. Także ja kibelek Trobolo mogę mega polecić, jest to mega wygodna sprawa i naprawdę dużo, dużo wygodniejsza, jeśli chodzi o opróżnianie, jakby o codzienne bytowanie z takim kibelkiem niż kibelek chemiczny. A druga kwestia jest też taka, że no to po prostu kompletnie nie czuć. Nic, kompletnie nic nie czuć. Ja przynajmniej tego nie czuję. Oczywiście nie było jeszcze upałów jakichś, ale no w busie żyjąc mam tylko 19, 20, 21 stopni, no więc w takiej temperaturze już myślę, że coś by było czuć. Najdłużej trzymałem tam zawartość 3 dni i przez te 3 dni nie było kompletnie żadnego zapachu, oprócz zapachu trotów, które po prostu używam do zasypywania tego kibla. Przypominam też, że to nie jest żadna reklama firmy Trobolo, cokolwiek kupicie, Boxio, Trobolo, Trolino, masa jest producentów tego kibelka. Ja to kupiłem, mówię, na Black Friday, była spora przecena, około 170 euro, jeśli dobrze pamiętam, za to zapłaciłem, więc naprawdę kupę pieniędzy, bo to kawałek plastiku, ale mimo wszystko uważam to za dobrze wydane pieniądze. A jeszcze aktualizacja co z busem. Na początku mówiłem, że wypadł stworzeń po jego wymianie, po prostu coś poszło nie tak. No i pojechałem do mechanika, przyjęli mnie tam poza kolejką. Oczywiście wszystko super ładnie, pięknie, także jakichś wielkich pretensji nie mam do tego, co się stało. A co zrobili, już wam pokazuję. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Stworzeń jest na swoim miejscu.
obspawali go, wsadzili go z powrotem i obspawali. Także tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, no podobno taka jest technologia. Natomiast do czego mam trochę pretensje, to tam jest górny sforzeń i nie wiem, czy on podczas tego, co się wydarzyło, się poharatał, czy już był poharatany. W każdym razie no nie ma praktycznie osłony gumowej. No i też jest do wymiany i o tym nawet nie wspomnieli, kurczę. I to mam trochę pretensje, bo jak już to widzieli, to mogli też to naprawić. Oczywiście bym zapłacił za to, ale tego nie zrobili. I teraz czekamy kolejna wizyta u mechanika, żeby to naprawić. Także taka jest historia tego sworzenia. Na szczęście, mówię, nic się nie stało. Koło mi nie odpadło w czasie jazdy przy jakiejś dużej prędkości. W ogóle przy jakiejkolwiek prędkości koło nie odpadło. Także wszystko się w sumie dobrze skończyło. Natomiast no dalej jeszcze nie jest bus naprawiony. Także w dzisiejszym odcineczku Wiadomości z Busa to już chyba będzie wszystko. Poruszyłem chyba takie najbardziej nurtujące Was pytania, które się przewijały w komentarzach. Za te komentarze bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo to tylko jakby pomaga algorytmom YouTube'owym gdzieś tam te moje filmy proponować dalej, z czego się niezmiernie cieszę. No i co, zapraszam na kolejne odcinki. Co w dalszej kolejności wjedzie na kanał, tego szczerze nie mam pojęcia, bo nie wiem, kiedy ten odcinek się ukaże, kiedy nazbieram wystarczająco dużo materiału i zdążę to zmontować i opublikować, gdzieś tam w kolejkę ustawić. Także co, zapraszam po prostu do śledzenia kanału, zapraszam na moją grupę facebookową, do której link znajdziecie w opisu, grupę facebookową dotyczącą małego off-gridu, stacji zasilania, akumulatorów Lipy Po 4 i tym podobnych. W opisie też znajdziecie linki do arkuszy kalkulacyjnych, w których spisuję wszystkie dane, które udaje mi się zebrać ze stacji ładowania i akumulatorów Lipy Po 4, które trafiają w moje ręce. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko i do następnego!